Cześć, witam. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejne wydanie Piwnych Okazji, tym razem trochę specjalne. Z tego względu, że publikowane w niedzielę. Zazwyczaj w niedzielę Piwnych Okazji nie publikuję, ale ponieważ trafiłem na oferty, które dość szybko, dość niedługo się kończą, to postanowiłem, że nagram taki odcinek właśnie niedzielny, aby jeszcze przez te najbliższe dni można było piwne zakupy zrobić, jeżeli ktoś oczywiście będzie miał na to ochotę. Zatem przechodząc do rzeczy, w Tesco do 3 grudnia, czyli do środy, piwo czeskie, czeski lager Żatecki Gus, litrowa puszka w cenie 5,99. Już kiedyś przy którymś odcinku to piwo się pojawiło. Za 5,99 litrowa puszka do kupienia w Tesco, również w Tesco do 3 grudnia piwo sezonowe Okocim Świąteczne w cenie 3,49. To jest chyba taki mocniejszy lager. Nie wiem, czy tam są jakieś przyprawy, czy przypraw nie ma. W każdym bądź razie takie piwo się pojawiło właśnie na ten okres świąteczno-zimowy i to jest w Tesco. Natomiast w Polomarkecie do wtorku, do 2 grudnia, piwo Namysłów Pils, jasny lager z Namysłowa w cenie 2,39 za butelkę. No i to są te oferty, można by powiedzieć, mniej interesujące i mniejsze objętościowo, natomiast dość ciekawa promocja do 3 grudnia również, czyli do środy, trwa w marketach francuskiej sieci Intermarché. Tam bowiem pojawiły się po raz kolejny piwa niemieckie. Piwa niemieckie i mamy tutaj następujące propozycje. Bitburger, półlitrowa puszka w cenie 2,49. Dub Dark, czyli ciemny lager w również półlitrowej puszce w cenie 2,99. Następnie Dub to klasyczne, jasne piwo, jasny lager w cenie 2,49 za półlitrową puszkę. Następnie dobrze znany niemiecki lager Becks. Piwo Becks w butelce półlitrowej w cenie 3,49. Erdinger Weissbier, czyli pszeniczne piwo marki Erdinger w cenie 4,99 za butelkę. Dalej mamy Radeberger, to jest jasny lager również w cenie 3,49 za półlitrową butelkę. Piwo Paulaner, wersja jasna i wersja ciemna, oczywiście piwo pszeniczne w cenie 2,99 za butelkę 0,4 litra. Następnie mamy Krombacher Pils, czyli również niemiecki klasyk, półlitrowa butelka. I tutaj jeszcze są dwa inne rodzaje, ale nie jest tutaj, widzę, napisane dokładnie. W każdym bądź razie Krombacher Pils w cenie 3,69 za butelkę. I na koniec piwo, którego chyba do tej pory w Intermarché nie było. Nie wiem, czy w ogóle w jakichś marketach się pojawiało. Piwo niemieckie Valentins. Piwo Valentins jest to piwo pszeniczne w stylu Hefeweizen. I ono kosztuje 2,99 i jeszcze jest, w ogóle występuje w dwóch wersjach w tej promocji. Za 2,99 mamy wersję jasną i mamy wersję Dunkelweizen, czyli ciemne piwo pszeniczne. Ta oferta w Intermarché obowiązuje do 3 grudnia. Zatem to są takie dodatkowe piwne okazje, jakie dla widzów vloga znalazłem. Dziękuję za uwagę. Życzę jak zawsze udanych zakupów. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Cześć!